I bit teraz. Okej, okay, no to witam was oficjalnie. Mamy piątek 23 sierpnia, za tydzień do szkoły. A to jest Saints Row 2, 4, Maciej Makuła z tej strony. No i co mogę powiedzieć? Ja w tę grę nie będę zmulał raczej. Ja się tam najadłem, kiedy byłem zmuszony zrobić poradnik do dwójki, to mi wystarczy. Ale ponieważ to jest nagrywane na żywo, to mogę zapytać, czy ktoś ma jakieś pytania. Na pewno da się odwrócić celowanie myszy w pionie, czyli dla normalnych ludzi. Skok kamery do pojazdu, opcje kontroli. Gram na myszce i klawiaturze, żeby się tak... Mogę raz, no raz do roku mogę się poczuć jak taki biedak, który nie ma pada, więc zrobiłem w ten sposób. Nie macie jeszcze pytań, no to spoko. Jakby były, to ten. Tak, przeglądam opcje, bo to jest ważne. Trudność damy sobie, co będziemy się ośmieszać, hardkorowa. Sterowanie samolotem zaawansowane. Pokazuj napisy tak, bo to ludzie nie rozumieją po polsku. Radia w pojazdach zawsze, minimapa obrotowa, pauza przy przełączaniu. I ziarno damy, prawda, rapowe ziarno łamane przez program ziarno. Fajne, jak macie taki buraczany komp, to jest dużo opcji regulacji. Ja tu daję nawet taką rozdzielczość dla biednych, żeby też się integrować i wyłączyłem synchronizację i antyaliasing, tylko 2x. Więc jak komuś ścina, to może sobie ustawić, wyłączyć jakiś proces, to ten dźwięk. Dźwięk jest na bogactwie. I tyle. Czy da się tam strzelać? Prawdopodobnie tak. Jest kampania we współpracy, zawartość do pobrania. Jest społeczność, są dodatki. Aha, mam jakieś DLC do dodatków. Natomiast nie rozegram tę kampanię. Teraz będzie pewnie użeranie się z postacią. Mam nadzieję, że wszystko teraz widać, kolorki. Mazaki do szkoły kupiłem. Mam z zeszłego roku. To jest pokazówka, może... O, jest miłe to, że można zatrzymać. Ja was zostawię z nią. Jeśli nie będziecie chcieli, to powiedzcie w trakcie. They were decried for being pretenders to the throne. The people were confused. Were the Saints sociopathic killing machines hell-bent on destruction? Or puckish rogues living a life of mirth and whimsy? The Saints needed clarity of purpose, and so the course was set. More fun, less... Okej, tam się pojawił głos, żeby to przewinąć, tak? No to przewijamy. Nowe siły, pokazówki... I tego już nie mogę przewinąć, niestety. No, pokazówka, której nie mogę niestety przewinąć, jak bardzo bym nie chciał. Na pewno gra jest wulgarna. Jak ktoś tam potrafi czytać, bo te napisy, te głosy są zbyt ciche, prawda? To no, oni tam przeklinają. Coś tam się dziaduje. No ja zapraszam też na Twitcha niestety. No. Dobrze, tak czekam, kiedy będzie można grać, ale o, właściwie się pojawiła opcja. Czekam na tworzenie postaci. Ja przewijam te pokazówki. O. Base, are you there? What are we walking into? The intelligence I'm looking at suggests... Hold on. Hide, truck on its way. Wait a minute. Your hammer is... Is that Matt Miller? Kinsey, be nice. But seriously, Matt Miller is a brilliant attacker, a venerated agent of MI6 and a key member of our operation. And the fact that he tried to kill us. What's past is past. I muszę przyznać, że nawet to jakoś tak się przyjemnie zaczęło. Czy ja jestem postacią z piersiami? Nie. No i tak to wygląda. Jak ktoś ma jakieś pytania, cały czas ja tutaj jestem po to, żeby służyć. Można skakać. Można się zakradać. Można zabijać terrorystów.
To jest, przy mnie, to jest poziom trudności hardcore. Można przeładować broń. Że ładne szkiełko na karabinku, dziękuję. Znaczy to jest gra zrobiła, to nie, jakoś się nie podniecam. Nawet nie zabiłem beczki w tym odcinku. Jak rozwaliłem beczkę, jakby ktoś chciał zobaczyć wybuchy. Tylko z tego co rozumiem, to potęga tej gry to są te moce, które się odblokowuje później, więc na początek pewnie nikogo... Nikogo nikt ten nie wzruszy. A, to był terrorysta, przepraszam. Niestety, wygląda tak jak wygląda. Czyli F-em można ich zabijać spokojnie. Gra tu uczy, że mogę przybliżać w ogóle widok. Okej, C to jest jakaś obraźliwa gest, myślałem, że to jest skucanie. Szukam jakiegoś takiego pochylenia się z czegoś. No tak samo jak trójka. No to jest ten sam problem, co z Battlefieldem 3 i 4, że to wygląda jak DLC do Saints Row, tych poprzednich. Znaczy, nie grałem tak dużo, żeby z tą odwiedzić, no ale... Nie jest to jakieś brzydkie, na szczęście. Nie da się, telewizor ma super kinieskop. Na razie koszmarny suchar. Ja wiem, ja zaraz coś innego odpalę. Znaczy nie chcę tu nikogo zniechęcać, nie? To jest spoko gierka, tylko to jest więcej tego samego. Biega się, chodzi, strzela. Ja mam nadzieję, że zapowiadałem 15 razy, że mnie to nie wzrusza. Takie ziewando jak dla mnie. Ale komuś się spodoba, ja zakładam, że będzie miliardy gameplayów na tubce. Ludzie będą zadowoleni. To jest pewnie jakaś taka dowcipna metafora. Potem się okaże, że to jest coś gdzieś, film, czy coś takiego. Ktoś tam mówi, że to miało być DLC do trójki, ale THQ miało ratować przed bankructwem. Aha! Więc taka historia, kto to powiedział? Stacha. Więc mamy teorię spiskową. Że gra się powoli rozkręca. Nie no, ja jej ufam, nie? Tylko jak mówię, no. Jest slow motion. Są drobne błędy, jak rozumiem. A, ciało po prostu zatrzymało się. No i są suchary. Gonimy Cyrusia. Wachledę Cyrusia, czy jakoś tak. To niestety nie ja steruję, a najlepsze akcje są zawsze w filmie. A, przepraszam. QT. To nie ja zlamiłem, tylko gra zlamiła. No i jak na razie QTE wyszło poprawnie, to z poziomu hardcore przypominam. To zwykły człowiek tego nie powinien przejść. Thank you.
jest bardzo ładny motyw muzyczny teraz. Nie wiem, czy słychać, mogę podgłosić, jak ktoś ma problemy ze wszystkim. Czy słychać, jak rozumiem, po czacie. Bardzo fajnie. Nie, więc jakiś tam poziom tych sucharów jest przyjemny. To jest jednak dobre, jak to dla takich momentów tą grę można kupić, jeśli będzie ich tylko więcej. Tak, wszędzie motywy kerbalowskie się pojawiają. Od kerbali nie uciekniesz, prawda? To jest swoją drogą, to jakbym tego putę nie zrobił, to by nic mi się nie stało. No i co chcecie wiedzieć jeszcze? Tak wyglądała pierwsza misja. Jeszcze nie ma swobody. Odblokowałem prezydenturę, doradcę. Kolejnego doradcę. Czy to jest wersja do pracy? Nie, to jest normalna wersja sklepowa. Mogę powiedzieć skąd? Z move.pl. I teraz tak, modyfikacja postaci. A, można było sobie ją zrobić wcześniej. Jakiegoś takiego typowego, to jest jakiś... Czy tutaj wiadomo, można zrobić niezły pasztet, nie? Natomiast, czy chcecie śledzić to, bo to będzie... Ja sobie to odpuszczę. Tam pewnie miliony osób zrobiło to w rzekomo śmieszny sposób. Ja sobie zostawił ten defaultową. Czy zobaczmy kilka istotnych rzeczy, nie? Czy jest tam... Jest budowa. I niestety nie ma chyba specyficznego... Łapka się fajnie zachowuje. Tu jest szczupła, atletyczna i otyła. Zabawne jest to, że atletyczna zwiększa niektóre gabaryty. Takie dowcipne. A otyła jeszcze większe? Nie. Tak w sumie złoty środek powinien być ok. A nie zaliczyło mi, momencik. Dlaczego ty mnie nie zaliczyłeś? Zatwierdź, jeśli kilka zatwierdź, przepraszam. Skóra, wiek. Jest wiek 0. Wiek 100 jest bardzo sympatyczny. A, dobra, tu jest ten parametr. Teraz zrozumiałem. Przepraszam. Więc tak działa. To nic, znaczy. Zachęcam każdego do eksperymentacji. Myślę, że to jest ok. Jeszcze jest płeć. Tutaj z dwóch zdań to. No już jest sympatyczniej. Są osobowości, drwiny. Czy te animacje nie są takie same jak z trójki? To mi, że prawie nic nie zmienili. To jest Lucky. U facet jest taki suwaczek. Nie chcę, żeby mi się skopał cały design, ale momencik, ciało. Płeć, żeby nie było, że tu jest jakiś taki ten. Jest suwaczek. Już sobie odpuścimy.
Kto to pytał, żeby tam było? Albo dobra, już nie będę tam piętnował moich widzów. Więc tak, tu seksapil był istotny. I budowa. Myślę, że ta będzie sympatyczna. Zatwierdzam budowę. Zatwierdzam to. Wiek, tak 25 lat. Nie, coś ciekawego się dzieje, ciekawe rzeczy dzieją się z czołem. O, polenizna, nie. Dobra, i tam są makijaże, cuda powinien znaleźć potwora. Ja to zostawiam. This is a problem. It's not a problem. You alienated part of America. I alienated crazy people. You couldn't resist, could you? Jesus, not you too. This is a problem. I keep trying to explain that, but the president won't listen. Poverty is a problem. Apartheid is a problem. This is just a couple of... Here's the latest pokeball. We lost 20 points. We can get him back. They're at 20 points. Dobra, to jest zbyt przesłuchażone. To przewijmy, bo ktoś tam chce przeżywać tę grę, jakby nigdy nie grał w taką grę, to sobie może zrobić to samemu. I hope Keith has some good news. Natomiast zobaczmy, jak wygląda ta rozgrywka na początku. Można chodzić. Można dochodzić na konferencję prasową. Listen, we've got enough clout right now for one major bill, not both. What do you want me to push forward? Do you want to be the president who cured cancer or the president who solved world hunger? Cóż bym mógł wybrać? Ja jestem za lekarstwem na raka, bo z głodu jeszcze nikt nie umarł, więc to będzie dużo lepsze wyjście. Time to make cancer public enemy number one. Good choice. Ja się teraz odchudzam, więc hello. Now you listen here. If you think you can cram your agenda past Congress, you are in for a rude awakening. You hear me? Now let me tell you a little something about the greatest word in politics: filibuster. Jest, poziom sucharów jest bardzo wysoki. Allow me to retort. Hey Doris, we still playing tennis later? Oleg and I are about to head over to Camp David to watch some Nightblade. Yep. You down? Boom! Shit, how could I pass that up? I'm your number one fan! Nice work, Oleg. Nice. President's words were taken out of context. Kinsey, what's the right context for? And I quote. Dobra, pokazówka, nie? Mamy umowę, że przewijamy. No chyba, że ktoś. Pokazówki się znajdą. I tu coś się stało, a zaatakowało UFO, jak rozumiem. Gonna need guns. Lots of them. I told them I wanted a gun in every room. And two in every hallway. No i teraz z nimi walczymy, przypuszczam. There you are. Thank God you're right. You okay? Where's Matt? Upstairs, trying to find out what's happening. What is happening? All out war, by the looks of it. I'm meeting up with Matt. I'll be in touch via comm. Be careful. XCOM time. XCOM już też działa. What the fuck? Keith! A kosmici są rodem z piątego elementu. Przepraszam za komórkę, bo jest blisko. To jest, pamiętajmy, poziom trudności ultra hard, zwany też hardcorem. Czy tutaj jest czajenie się w tej grze, czy nie potrafi go użyć? Szkoda, że nie ma takich wygry, jakby Polska atakowali kosmici. Też nikt by tego nie kupił pewnie. Czy ja bym kupił? Nie ma covera, okej, dzięki. Albo będzie później. Matt, hold on to me!
Okej, okay, widzę, że wykończenia są zależne od mojej pozycji. Tak analitycznie podchodząc. How many of you are there? Bert to Ernie. Bert to Ernie. Activate south portico defenses. Let's do this, you gorgeous thing. Jak na razie, no to z gra ludzie tej gry lubią, no. Powtarzam to piąty raz. Ale takie sztampowe elementy mamy do obrzydliwości. Czy ciężko zrobić coś innego, ta gratka miała wyjść. To mogło mieć lepszą grafikę, na przykład jakieś technologie zarąbiste. I niestety chyba lamię. Mam też przeczucie, że chyba niepotrzebnie strzelam z wyprzedzeniem. Tak, tu nastawiłem się, że te pociski dolatują, ale z tego co widzę, tak się nie dzieje. No i tak do śmierci podejrzewam. Ten suchar jest bardzo ładny. Że nowatorska, tak, albo potrafią łącząca nowoczesność z tradycją. Wbrew całym dynamizmowi, ja tylko wkład przyciskam klawisze podane na ekranie, jak się nazywa QTE, Quick Time Event, czyli zdarzenie szybkiego APM-a. Czyli takie zdarzenie badające czas reakcji, mam minutę na zareagowanie na pojawiające się na ekranie przyciski. Jak na razie tu się mogę pochwalić nad ludzkim refleksem. Nie dało tego zrobić. Did you really think you could stop me? Shit! Human arrogance. Is there anything more charming? Fucking ass! Oh, I'm gonna... Do what exactly? Huh? Bravado me to death? I'm going to have fun breaking you. No i jeszcze nie doszliśmy do tej fazy, kiedy jest swoboda i radość.
neighbor. Okay. I wonder what's new in the world today. To jest walka z APM-owe, które muszę spamować. You ready to meet the fine people of Steelport? Well, get in the car. Wait, don't I usually drive? It's your world. Go ahead. No, zabawa konwencją jest zabawna. Bo QTS, podnoszenie gazety, to jest coś słodkiego. Nie mogę zjechać i rozjechać ludzi. Nie mogę przyspieszyć. Can't wait to get out to the lake this weekend. I hear the fish are really biting. The fish are... What are you talking about? Don't you worry now. We're almost there. There is definitely something wrong with this car. Okay, jest ładny pop-up. Samochody się pojawiają 20 metrów przed nami. Czyli gra z epoki dawno, dawno temu. Well, here we are. Why don't you glad hand a bit? We got time. No dobrze, dziękuję. Aha, muszę dojść tutaj. Niestety nie mogę, jak ktoś tam się bulwersuje, to trwa i nudzi, no to ma rację. My toe. Can I get a picture? I zdjęcie. Aww, thank you kindly. Looks like it's time. Your public is waiting. Oh my stars, it's the president! Hi, how are... What the f***? We don't use that kind of language here in Steelport. Dobra, mam nadzieję, że będzie jadka, bo do tego się ta gra sprowadza. Teraz już mogę jeździć po tych ludziach. Tak, dobrze, dzięki Bogu. Kenzie, where are you? Finally! Listen to me. No time to explain, but you have to break free. Break free from what, Kenzie? The place you're in isn't real. Whatever it's having you do, you need to stop. What? I'm just driving. Okay, good. There's a park nearby. Head there and give me a sec. Jak się ta gra jest... No, jest raczej bardzo dobrze zoptymalizowana. Znaczy, tutaj FPS-ów jest mnóstwo. Na oko jest ponad 60. Bo oko więcej nie widzi, prawda? Brace yourself. Brace for Jesus H. I need some more time before I can get you out. It'd be really helpful if you could just, you know, just be you. Be me. The simulation is all about normalcy. Pleasantry, order, all the things you hate. Go forth. Unleash hell. No i strzelanka, no nie wiem. Ja dokończę tę misję i na razie chyba odpuszczę. A potem się dokończę. Tak wygląda sam początek z przewiniętymi filmikami. Z przewiniętymi. Teraz tak, było ich trzech chyba. Muszę sobie ich nie porozjeżdżać, słodko. No z Borgą. I też trochę bagoli też. Przyznaję. To jakieś wykończe... A to ciekawostka. I jeszcze tak. Czy Splinter będzie? No ma być... Nie wiem, czy będę miał w tym tygodniu. Kwestia kurierowania i tyle.
was fun. You need to do more. Bigger! Hold on, I'm sending you something. Można kopać samochody. Kiedy biuro? Mam biuro już. Jak chyba jak jest dostępne, to jest dostępne. Więc biuro mogę... Boże, nie jadę złą stronę. Sorry. Mogę pokazać, ale to są dwie gry, które totalnie tak mnie nie jarają. Niestety. Weź wyrzutnia. A, i to niedostępne na stronie. No to na szczęście, więc jutro będziemy testować ten. Jutro będziemy testować to dziwactwo, jakim jest X-ką. No Saints Row. You're doing great. The simulation is... Oh no. Wait a minute. Wait. What's going on, Kinsey? Uważaj na ammo. Jak? No tak. Zgadza się. Couldn't leave well enough alone, could you? You had to push and push and push. I hope you've enjoyed your last moments. Nie mogę go niestety załatwić, w sensie zbić go. Mam problem. O, dobra, kółko niestety kręci. Więc muszę się użerać ze strzelaniem z niego. Chyba, że gdzieś tu jest amunicja, czy coś w tym guście. Niestety, nie czuły na takie rzeczy. To jest dramatyczna walka z bossem, którego nie mogę tak rozjechać jak pozostałe ludziki. Chyba, że mogę to przeładować. Mogę, sorry. Tu się ośmieszyłem troszeczkę. Mam nadzieję, że mnie nie zabije, jak... Bo już niedaleko brakuje. Zabije ludzi, by zgarnąć życie. A, no to brzmi ciekawie. Można się wspinać przez płotki. Przecież na Omakai. Co to jest Omakai? Niestety, zabijam ludzi. A coś tam niby się ładuje. Jak zmieniam broń i zakładam nową, to dostaję amunicję, więc... Więc chyba tak trzeba to przeładować. Jest. Konwent chińskich brajek w Toruniu. No nie, nie dam rady tam być. I'm impressed. Where the hell are... Fuck me.
I should have realized a prison of peace would never hold a sociopath like yourself. I'm more of a puckish rogue. A rose by any other name. Are you trying to kill me or sleep with me? Charming. See, there you go, those mixed messages again. Then allow me to be perfectly clear. I am the architect of your reality. I build what I want. I destroy what I want. And your bravado means nothing. Że koncepcja już jest tak odjechana. Ja lubię, jak tego typu gry są minimalnie realistyczne. Bo wtedy ten cały absurd da się jakoś... sprawia przyjemność, kiedy się łamie te zasady znane. A kiedy ich nie ma, to jest masakra. Tak, i zły jest fajny. Fajna postać. Beyond that, the world is yours to toy with. Ravage it. Indulge in your basest desire. It makes no difference to me. Just leave the prisoner alive. I want them broken. Not dead. Go now and tear their world asunder. No to jest chyba ta faza, kiedy gra zmienia się w... piaskownicę. Tak, Matrix, piąty element, incepcję. Oh, that was different. Now where am I? Come in, President. Can you hear me? I hear you all right. Only, how am I hearing you, considering I don't have a phone? I just patched myself into your simulation and projected my voice through the audio system. You should be able to hear me from anywhere. And you don't have to yell. Okay, because you chattering in my skull isn't annoying. Kinsey, I'm unarmed. Get me out now. I can't do that until I backtrace your signal to your physical body. Until then, you're stuck there, so you might want to go buy a gun. Great. Retail therapy at Friendly Fire. Shit, where's the nearest store again? Set your GPS from the map in your hub. Hub? It's like a digital information pad. Dobra, mamy teraz już jakieś elementy jak są jakieś pytania, to mamy elementy interfejsu. Mamy mapę, mamy miasto. I no to jest chyba ostateczny taki psychologiczny sandbox. Tyle, no idę do mapy i co? You know what? Those mobile devices all the kids have these days. Awesome. Can I update my status on it? No. Status. Idź do mapy. I co? Że małe to miasto. No ta gra nie miała być jakaś dobra, niestety, obawiam się. Ustaw GPS na twojego przyjaciela Gnata. Wygląda bardzo podobnie do trójki to wszystko. I znów grę. No i tyle, no. Sandbox, który niestety... You are getting me out of here, right? Eventually. I'm still trying to figure out the Zin system. Znaczy tam są jakieś dialogi. Ale on jest wydany dlatego, żeby chyba jeszcze zdążyć przed GTA i człowieka zmolestować. And getting me into some decent clothes isn't a basic hack. To może być fajne przez te umiejętności, czy coś w tym guście. Zobaczmy, jak się jeździ motorem. If you were wearing this, you'd make this a priority. A nie mam pistoleta niestety. Raczej modelem jazdy to stać nie będzie. No, sorry. Więc nadal można biegać, bić ludzi, masakrować itd. Do you think the entire White House was leveled? I don't know. Maybe.
Why? I was thinking we should get Ultor to rebuild it. Maybe have it seal up if there's an attack. Ooh, maybe transform into a giant tank. Are you serious? Could use some more stripper poles in the bedrooms, too. More? You already had some stripper poles? It was my first executive order. Wow. I'll remember this one. Dobra, bo ja ten, ja sobie jeszcze może dojadę do tego miejsca, ale już raczej odpuszczam. Są jakieś pytania? Ja tego nie będę ciągnął, to nie jest... To było fajne kiedyś, no... 700 metrów, a to jeszcze trochę dalej. I to jest ten motocykl. Stacje radiowe, a właśnie. Ktoś pamięta, jak się zmieniało stacje radiowe? Jest bez broni. Jest to MB. XC. No na razie nie działają niestety. Niczego nie słychać. Pewnie trzeba dopiero się ten... dostać do tego. Dobłagać. Zinyak seriously gonna let me buy weapons here? I don't know. Do you remember how to shop for yourself, or did being president make you too good for that? No i to jest to. Mam nadzieję, że gra mi tutaj nie zmusza do kupna większej ilości, a powinno wystarczyć. Hope you got something useful, because the cops are swarming your location. Time to remind them of the Second Amendment. Zinyak's running this place. I don't think the Constitution holds any weight here. Czyli wracamy z poziomu uzasadnienie realistyczne, czemu ten świat jest taki dziwny. I keep my head down until you can pull me out of here? Not yet. There's a Zim patrol close to you that'll need to be cleared out before that happens. That is, if the president's up for killing a few more aliens. Actually, Miss Press Secretary, that's your best suggestion since I got here. What can I say? I'm good at my job. If you were that good, I'd be out of here. Wypada zdrowie. Let's end this. No i tyle. To jeszcze punkt zapalny i po tej misji kończę. To jest niestety nie nad moje zdrowie. Tyle. Włącz kołta. H. Spacja. Lewy, prawy. O, pan wyszedł. Q. Tab, nie. Shift, Alt. G. Nie chcę G. H. F. No więc jest starożytny silnik. I tak wygląda. Nie jest to niestety jakieś szybkie. To jest prędkość, którą tu osiągam maksymalną. Hey assholes! You looking for me? Just kill them and leave already. To jest taka rzeźnia, już bez większego sensu. Mam nadzieję, że już jestem w stanie ich wykończyć, bo tak to... Dead. Dobra. Było grać w sama rybiarza. No nie mam niestety dostępu. No to tyle. Tu jest punkt kontrolny, ja sobie wychodzę. Do tego jest co-op i z tego co widzę zrezygnowali z multika.
jest społeczność. I to odsyła nas do strony, i ja nic z tego nie robiłem. No tyle, początek i koniec u mnie Saints Row 4. I tam Capybara mówi, że jak ktoś szuka odrealnionego sandboxu, to gra w trójkę, a nie w czwórkę, bo zawodzi Capybara czwórka. Nie wiem, no mi się wydaje, że ta gra jest skokiem na kasę. Jeszcze te moce mogą być fajne, ale ja do nich nie dotrwam. I tym optymistycznym akcentem tutaj ten oficjalny stream Saints Row 4 ucinam.